Dzień dobry Państwu, Marcin Truk, Telewizja Niezależna Lublin. Witamy serdecznie w Wolny Piątek, który to oczywiście będzie współprowadził ze mną pan profesor Mirosław Piotrowski, którego zaprosiłem nas do studia i witam serdecznie. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panu redaktorowi i wszystkim państwu. Pan profesor będzie uprzejmy skomentować naszą rzeczywistość, która miała miejsce w ostatnim tygodniu, a rzeczywistość jest coraz bardziej, z radością stwierdzam, normalna. Znowu policja bije demonstrantów. Nie tylko bije, ale i używa gazów łzawiących. To panu redaktorowi skojarzyły się dawne czasy. Pewnie. No masz, dawne bliskie sercu czasy, gdzie to policja lała demonstrantów bez względu na to, jacy to demonstranci nie byli i w jakiej sprawie nie występowali. Mogliby to być to nawet i górnicy broniący miejsc pracy. Oczywiście jeszcze jeden drobny szczegół, powinni tutaj chwycić za giwery policjanci i rozstrzelać protestujących, byłby już wtedy komplet, byłby ład, porządek. Ale zdanie... A nie to jak zapisu, że policja uciekała przed demonstrantami, no. Ale zdaniem ministra spraw wewnętrznych Platformy Obywatelskiej to właśnie demonstranci, czyli rolnicy albo podszywający się pod rolników mieli atakować milicjantów. Przypomina się no, z różnymi eksponatami typu kostka brukowa, bądź co było pod ręką. Przypomina mi się rok 1988, przed Kulem siedziało mnóstwo studentów, ja również wśród nich i mieliśmy taką kartkę z napisem, jest nawet zdjęcie z tegoż, studenci nie biją milicjantów. Tylko to milicjantów było napisane przez U zwykłe i F na końcu, więc sądzę, że mogliby to zapożyczyć również rolnicy i taki transparent mieć przy sobie, że rolnicy nie biją policjantów, też U zwykłe F na końcu. No jako żywo przypominają się tamte czasy. No i oczywiście tak jak wówczas władze twierdziły, że nie mają nic oczywiście ani do studentów, ani do robotników, bo władza robotnicza tylko do tych wichrzycieli, złych wichrzycieli. No tylko całą scenerię gdzie i narrację. Gdzie ci wichrzyciele, chciałbym zapytać. No, już wskażę jednego, psują posłowie, także Konfederacji i to myślę o tych spokojniejszych posłach, jak dr Sławomir Mentzen, który wyszedł na mównicę sejmową i powiedział panu marszałkowi Hołowni, zawsze uśmiechniętemu, choć kiedyś płakał nad polską konstytucją, właśnie powiedział mu, że stał w gronie tych rolników i to rozmawiał z nimi spokojnie, nic się nie działo i nagle wyskoczyli policjanci i poczęstowali go gazem łzawiącym, musiał koszulę zmienić, no i zaczął płakać, ale ze względu na ten rozpylony gaz i powiedział wprost do marszałka Hołowni, że już woli jak posłowie płaczą nad konstytucją, czyli widzę marszałek Hołownia dawniej lider tej trzeciej drogi czy trzeciego świata, płakał nad konstytucją. Mówi, woli, żeby on płakał nad konstytucją, niż żeby on teraz płakał, czy posłowie pod wpływem gazu łzawiącego. No ale no, trudno dziwić się też irytacji rolników. To jest tak, panie redaktorze, szanowni państwo, jeśli ludzie przychodzą do okienka i domagają się wypłaty, która im się słusznie należy i rząd mówi, że za chwilę, za tydzień, za dwa, bądźcie cierpliwi, a to Donald Tusk mówi, to w sobotę coś powiem, ale nie powiem, co powiem, no to ta irytacja narasta i sądzę, że ta sytuacja będzie nabrzmiewać, bo tak naprawdę powodem jest ten Zielony Ład. Za którym to Zielonym Ładem stoi oczywiście Prawo i Sprawiedliwość, bo Janusz Wojciechowski jako komisarz unijny do spraw rolnictwa przyznał się i to na piśmie, na Twitterze, że Zielony Ład to nie jest pomysł von der Leyen i Unii, tylko to jest program PiSu, który oni aplikowali do Unii Europejskiej. I to jest jedna rzecz. No a druga sprawa, że Platforma Obywatelska podpisuje się obiema rękami pod tym Zielonym Ładem. Proszę zwrócić uwagę, że jak przejęła władzę Platforma i przystawki, to zaczęła wszędzie domagać się audytu. CPK nie mówią, że nie, ale audyt. Inny audyt, audyt. No to dlaczego Donald Tusk nie zrobi audytu Zielonego Ładu natychmiast? Tutaj nie ma czasu, aby przeczekać. Przecież oczywiście ja wiem, że
czynownicy unijni, a do takich zaliczam nie tylko pisowców, ale także Donalda Tuska, oni uważają, że mogą zaklinać rzeczywistość, ale już idzie wiosna praktycznie, mimo że przymrozki jeszcze może gdzieś idzie wiosna, za chwilę będzie lato. No, rolnicy nie mogą czekać, a oni sądzą, że mogą dyrektywą unijną na przykład przesunąć pory roku. No, no tak się nie da. Ale nasz premier, niech mu słońce wiecznie świeci, wykazał się twardą postawą, stwierdził, że nie będzie rozmawiał z chuliganami, nie będzie się spotykał z chuliganami, z rolnikami to i owszem, którym zakomunikuje, zamiast negocjować. No więc pytanie, co chce zakomunikować naszym rolnikom nasz szanowny pan premier? I pytanie, czy przypadkiem nasz pan premier nie wije się jak piskorz w trawie, żeby gdzieś tam wyjść na tak zwane swoje? Oczywiście, że wije się jak piskorz. A co chcę zakomunikować, to panie redaktorze, już teraz możemy wszystkim jasno powiedzieć. Otóż chcę zakomunikować, że wszystko będzie dobrze, uspokajam was, ale do czerwca, do początku czerwca, do wyborów do Parlamentu Europejskiego, żeby się nic nie stało. Więc zacznie zaklinać rzeczywistość, że odstępują od kilku tam regulacji, że ugorowanie na razie zniknie, a tak jak mówi wcześniej komisarz Wojciechowski, że nie będą musieli obligatoryjnie wyłączać z produkcji danego areału, ale ci, co wyłączą, będą nagradzani dotacjami, czyli z naszych kieszeni i z tych, co nie wyłączą, tych kieszeni będą to dotować. A wszystko po to, czyli jak pan redaktor to ujął w słowach, wije się jak piskorz, czyli będzie przekładał z jednej kieszeni do drugiej, do tej w marynarce, do w spodniach i tak dalej, do czerwca. Do czerwca. Bo Unia Europejska nie chce wycofać się z Zielonego Ładu. Dlaczego nie powie, że to jest fatalny pomysł i że to nie tylko godzi w sektor rolnictwa, to godzi w przeróżne sektory i transportu, i nasz przemysł cementowy, no we wszystkie gałęzie gospodarki. Nie chcą się z tego wycofać, dlatego stosują taką taktykę, że najpierw spotykają się prawie ze wszystkimi, choć nie ze wszystkimi, potem wybierają sobie, potem tak jak dziś powiedział z trybuny sejmowej Grzegorz Braun, że to tak naprawdę minister spraw wewnętrznych z Platformy Obywatelskiej jest takim podżegaczem, że to on prowokuje, a ta prowokacja miałaby na celu właśnie osiągnięcie tego skutku, że Donald Tusk będzie mógł powiedzieć, a z tymi, których widzimy tu na filmikach, że trzy kroki do przodu zrobili albo rękę podnieśli, to my już nie rozmawiamy, a w ogóle jak rozmawiamy, to tak jak tu przytoczył pan redaktor, to ja tylko zakomunikuję wam, co jest możliwe, a co nie jest możliwe. Otóż nie, to trzeba jasno powiedzieć. Trzeba te formacje odsunąć do lamusa, bo oni zarżną polskie rolnictwo w całości, oni zarżną polski przemysł w całości. W tej chwili, gdyby nie stosować się do Zielonego Ładu, mielibyśmy tanią energię, moglibyśmy sprzedawać węgiel i w ogóle być krajem prosperującym, ale oni poszli na układ z Unią Europejską i to poszedł PiS i poszło PO. PiS, PO, jedno zło. Czyli jakby się nie obrócił, zawsze z tyłu plecki. I Zielony Ład. Zwłaszcza. Panie profesorze, no nie jest to perspektywa, która w gruncie rzeczy ani nas pociesza, ani świadczy o tym, że będzie coraz lepiej, a wręcz przeciwnie, biorąc pod uwagę założenia tego Zielonego Ładu, zwłaszcza jeszcze, że polskie jakieś postulaty związane z handlem z Ukrainą zostały zaprzepaszczone. I w tej chwili, jeśli chodzi o kwestie jakichś naszych uwag do umowy UE z Ukrainą, nie są brane pod uwagę polska racja, ani racja stanu, ani polskie postulaty gospodarcze, więc wychodzi na to, że zostaniemy po prostu zalani ukraińskimi produktami, ukraińskimi zbożami wszelkiego rodzaju, co spowoduje, że nasze rolnictwo po prostu, no jak to śmieszkowaliśmy parę programów temu, przestawi się na agroturystykę. Oczywiście tego rolnikom nie życzę, mimo że ich praca jest bardzo ciężka i często obarczona dużym znojem, że tak można powiedzieć. Ale to, co powiedzmy wynika z tych obserwacji, to wynika, że nasze rolnictwo zostało postawione pod ścianą.
Czy nasze rolnictwo zostało po prostu sprzedane? Kwestia napływu produktów z Ukrainy to jest na już i na teraz i widoczne. I to pan redaktor tu ma rację. To dobija w tej chwili już polskie rolnictwo. Ale z drugiej strony mamy działania Unii Europejskiej, Zielonego Ładu czy Zielonego Wału, jak niektórzy mówią, ale jednocześnie rolnicy zdali sobie sprawę, że Unia nawiązuje kontakty z Ameryką Południową, krajem Mercosuru, aby stamtąd sprowadzać płody rolne, może nie aż tak tanie jak z Ukrainy, ale powiedzmy, że podobnie, tak tanie. I zdali sobie rolnicy polscy i europejscy sprawę, że to nie są już żarty, tak jak tu sobie mówimy, że zajmą się agroturystyką, że na poważnie chcą zaorać polskie rolnictwo, chcą zaorać europejskie rolnictwo, żeby po prostu je zlikwidować. Praktycznie protesty są w całej Europie, jeśli chodzi o rolnictwo, jeśli chodzi o rolników. To nie tylko jest specjalność polska. Nie tylko polska rzeczywistość polityczna w tej chwili. Protestują rolnicy we Francji, w Niemczech, w Belgii, w Holandii, we Włoszech, etc. Wszędzie, gdzie tylko praktycznie rzecz biorąc jest Unia Europejska. A więc rzeczywiście zanosi się na poważną rozgrywkę, jeśli chodzi o przetrwanie rolnictwa i przetrwanie w ogóle całego tego konglomeratu pseudopaństwowego, jakim jest Unia Europejska. No bo jeżeli dojdzie do załamania takiej branży jak rolnictwo, no to w tej sytuacji tracimy praktycznie podstawy biologiczne funkcjonowania w tym kraju. Ale z czym mamy do czynienia? Mamy do czynienia z rolnikami, którzy widzą, jaką politykę w ogóle globalnie prowadzi Unia Europejska względem rolnictwa i nie tylko. I są urzędnicy unijni i ministrowie. Całkiem niedawno spotkali się w formacie bodajże Rady Unii Europejskiej ministrowie rolnictwa. A na stronie komisji też pojawiły się informacje, żeby rolnicy, także kółka rolnicze z całej Unii Europejskiej wysyłały propozycje rozwiązań różnych niedobrych regulacji, które wprowadziła Unia. No i skończyło się na tym, że wpłynęło takich 500 postulatów konkretnych, które trzeba załatwić i zmienić, a komisarz Wojciechowski i Unia Europejska stwierdzili, że oni mogą trzy. Że oni mogą trzy. I siadajcie, porozmawiamy. Łaskawcy. No tak, no ale to jest tego typu skala, więc jeśli wracamy do Donalda Tuska, który chce, jak pan redaktor to ujął, wije się jak wąż, czyli chce wślizgnąć się do tej kieszeni, do tamtej kieszeni, tu coś powiedzieć, tam nie domówić. Nie, po prostu trzeba jasno stwierdzić, że cały Zielony Ład jest do kosza. A tego nie chcą stwierdzić decydenci unijni. Komisarz Wojciechowski próbuje również wić się jak Tusk i mówi, przyjadę do was na komisję sejmową, powiem, mam rozwiązania, takie, i ma wyciągnie ze trzy, może dorzuci jeszcze jeden czy półtora. Ale tak naprawdę rolnicy przedstawili 500. Mhm. 500. No to jak mam do czynienia z taką liczbą 500 idiotycznych regulacji, a oni chcą trzy zmodyfikować. No nie, no i trzeba się... po łebkach. No i po łebkach, ale krótkookresowo. Do czerwca. Co właśnie mówię, Do czerwca. Oni nawet mogą się zobowiązać nie po łebkach, a gruntownie, ale na 3 miesiące. A później to już ruszą pełną parą. I obawiają się tylko tych zamieszek, o których teraz mówimy w Polsce, ale to nie dotyczy tylko Polski, Unii Europejskiej. No i obawiają się wyborów do Parlamentu Europejskiego, że tutaj mogą dojść do głosu, jak to mówią, populiści. Ja natomiast obawiam się, że się nigdy nie dowiemy, kto tak naprawdę, w sumie rzecz biorąc, naściągał tego ukraińskiego zboża i innych tam produktów i zapchał nam rynek, jeśli chodzi o kwestię, bo miał być generalnie tranzyt, tak? No i teoretycznie ten tranzyt występuje nadal, ale okazuje się, że to tak zwane zboże techniczne nas zdrowo, jak to się mówi, przytłamsiło i przytłamsiło naszą gospodarkę. Rolnicy teraz zostali, jak w przysłowiowych imieniczbach z angielskim, ze swoimi plonami w silosach. Nie mają komu tego sprzedać. Zbliżają się kolejne zasiewy, kolejne zbiory. Będą mieli w tym momencie
już hiperurodzaj, że tak można powiedzieć, hiperinflację, jeśli chodzi o towar do sprzedania, to będzie powodowało, że rolnicy będą już w totalnej desperacji. Ale przecież trzeba zapłacić za nawozy, trzeba zapłacić za paliwo do maszyn, trzeba kupować nowe narzędzia pracy, prawda, itd., itp. Ci rolnicy nie zostają tak, jak to się mówi, zamroził sobie pieniądze i może sobie tam dalej funkcjonować, bo ma ziemię i jakoś się wyżywi. No, to nie działa. No, część nawozów, o których mówi pan redaktor, jest u nas zakazanych, więc muszą stosować inne, droższe. No, niektóre droższe. Wyeliminować. A na Ukrainie hulaj dusza, piekła nie ma, mogą sypać co chcą. I w związku z tym nie można w ogóle konkurować, nie można tutaj mówić o konkurencji. Z czym chce wyjść rząd? Bo każdy rząd socjalistyczny wychodzi z tym samym. To jak pan redaktor mówi, zalega wam zboże, nie możecie sprzedać, to my wam dopłacimy. To, ale co to znaczy? To znaczy, że wyjdą z kieszeni każdego z nas, podatników, pana redaktora, państwa, i zechcą dopłacić. I to jest to, jeszcze, żeby to była dopłata tak krótkoterminowa strategia, czy też jak pan redaktor mówi, po łebkach, że zechcą to zasypać, no ale z tym zostaną. Ja przypominam sobie, że rok, dwa lata temu tu na Lubelszczyźnie przecież są ludzie, którzy mają na przykład porzeczki i maliny. No i mówili ci, którzy mają plantację malin, że żeby wyjść tak naprawdę na zero albo zarobić złotówkę, no to ten kilogram malin musi w skupie kosztować 11 zł, bo tam i te nawozy, i oporządzenie, i zebranie, bo trzeba było dać ze 2 zł za kilogram i tak dalej, i tak dalej, to wychodzi 11 zł. Całkiem niedawno jechały maliny już zamrożone, obrobione do sprzedaży z Ukrainy, 5 zł za kilogram. No to o czym my mówimy w ogóle? Ale były to ceny sprzed inflacji, te polskie, o których mówię. No, no to o czym my tu w ogóle mówimy? Wprowadzamy tutaj te idiotyczne zapisy Zielonego Ładu, a jednocześnie dozwalamy, aby sprowadzać produkty z Ukrainy, które nie mają żadnych obostrzeń, nie podlegają regulacjom. No to jest zarżnięcie polskiego rolnictwa. No nawet, gdybyśmy mogli konkurować normalnie, no to nie ma o czym rozmawiać. No to nawet laik powie, że usiłujemy popełnić gospodarcze samobójstwo. A czy ja nie wiem, czy to rolnicy nie chcą popełnić samobójstwa. Nie mówię to, o rolnikach. Raczej ja uważam, że to jest zamach eurokratów wspieranych przez poszczególne rządy czy kliki, takie jak PiS i PO. Właśnie o tym mówiłem, że to nie tyle ze strony rolników jest chęć popełnienia samobójstwa, bo przecież nic zdrowego myślę tego nie zrobi, z rolników, ile ze strony naszych ukochanych wodzów, którzy zarządzają Unią Europejską. A dlaczego? No nie czarujmy się. Idzie o łapówki, idzie o różne przekręty. Jeśli patrzymy na szefów Komisji Europejskiej, to od czasów, gdy Polska weszła do Unii Europejskiej, to mieliśmy pana José Manuela Barroso, dwie kadencje, mieliśmy pana Jean-Claude'a Junckera, jedna kadencja, i pani Ursula von der Leyen, jedna kadencja i szykuje się na drugą. Wszyscy oni byli oskarżeni o korupcję. A nie tylko oni. Ale mówię o szefach komisji. Wszyscy szefowie komisji byli oskarżeni o korupcję z mocnymi podkładkami. Przypomnę, że pan Barroso, szło o to, że taki bogaty Grek Latsis fundował mu bezpłatne wczasy na jachtach luksusowych, a za to dostawał dotacje od swojego kolegi zresztą. Barroso, była debata w Parlamencie Europejskim na temat w ogóle usunięcia go z urzędu. Pan Jean-Claude Juncker, przypomnę, LuxLeaks, czyli afera luksemburska, gdzie pozyskiwał, czy obniżał podatki do 1%, 2%, żeby wyssać te firmy z rynku unijnego, na przykład także z Polski, którzy płacili, a potem jako szef Komisji Europejskiej miał zajmować się ściganiem tegoż. Zresztą mówiono, że to pani Angela Merkel go nie lubiła i to ona nakręciła tę sprawę, ale również debata w Parlamencie Europejskim. Pani Ursula von der Leyen, otóż będąc ministrem obrony, 176 milionów euro rozdała swoim znajomym bez przetargów, na wolną rękę. Komisja śledcza w Bundestagu przesłuchiwała ją, ona się przyznała w ogóle do tego.
No, afera jest, z niej była dobra ciotka. Afera przed nią, no to sprawa Pfizera. Przecież jej mąż był zatrudniony jako dyrektor w jednej z firm Pfizera. Ona zamówiła tyle tych tak zwanych szczepionek. Jak zawsze skasowała SMS-y, czy te, bo poprzednio również zaginął jej telefon z SMS-ami, jak komisja Bundestagu to badała. Co dlatego wracając do rolnictwa, panie redaktorze, na czym zarobi taka komisarka? Czy jeden z drugim czynowników unijnych, czy premier, jeśli rolnicy sprzedają swoje płody normalnie, no nie zarobią. A jeśli zdławi się rolnictwo, a jednocześnie załatwi się krajom, Brazylii, Argentynie, czy innemu Urugwajowi, że będą, czy Paragwajowi, że będą mogli tutaj przysyłać te produkty, to za pośrednictwo mogą skasować swoją działkę. I sądzę, że to jest przed nimi. Jak to się mówi, za doradztwo, tak? Za doradztwo. A jeszcze nadmienię, że pan José Manuel Barroso później zatrudnił się w jednym z domów finansowych, które Komisja Europejska uznała za nieetyczne i ma w tej chwili zakaz wstępu do Komisji w ogóle Europejskiej. Mhm. Przypomnę, że każdy komisarz i szef komisji może wejść, kiedy chce. Każdy europoseł, który kiedyś w przeszłości miał mandat poselski, może wejść. A on nie może, tak? On nie może z tego względu. Więc to się okazuje dopiero po czasie i sądzę, że z panią von der Leyen będzie podobnie, bo ona już tę komisję śledczą w Bundestagu przeżyła i mówię, przyznała się do tych niecnych praktyk. Zacna to jej, że tak powiem, postawa. Przyznała się bez bicia. A cóż miała robić? No wtedy zeszło powietrze z tego balonika, no ale mimo wszystko odór pozostał i no i dlatego między innymi, bo to nie był główny powód, ale miała problemy, żeby ją zaakceptowali europosłowie i w Parlamencie Europejskim przeszła tylko 9 głosami. I to dzięki PiS-owi, to trzeba przypomnieć. Między innymi, bo wszystkie 26 głosów PiS-owców poszło na nią. Ona zwyciężyła 9. I dlaczego mówię, że nie między innymi? Bo można sobie sprawdzić w internecie. Chwalił się pan premier Mateusz Morawiecki, że to dzięki PiS-owi została szefową komisji. Ryszard Czarnecki był przeszczęśliwy, że teraz nowe rozdanie, że to dzięki nam, ona jest nasza. I weszli do koalicji Urzula. I do dzisiaj w tej koalicji tkwią. Acz nie sam PiS głosował. Nie, oczywiście głosowali wszyscy polscy europosłowie. Natomiast wielce szanowna dama, którą tutaj pan profesor wspomniał, już nie wspominając o takich damach polityki europejskiej jak pani Kayleigh, czy pani Jurowa, prawda, czy pan Mark Tarabella chyba, tak, jeśli się nie mylę. Mark Tarabella to jest poseł do Parlamentu Europejskiego. Znam go osobiście z Belgii. O tego chodzi, z Belgii, tak? Ten z Włoch bodajże. A no to może o innym myślę. No to proszę powiedzieć. W każdym razie, osoby nieposzlakowane, jak to się mówi, uczciwości, wiadomo, o których gazety się napastliwie tu rozpisyło, że byli zamieszani w jakieś łapówkarstwo. Nie wierzę w to absolutnie. Więc tutaj wracając do naszej ukochanej przewodniczącej, grzmi ona, że nie uwierzy pan. Konfederacja, nasza polska konfederacja, usiłuje się zamachnąć na wartości europejskie. Ach, do tego pan redaktor zmienia, tak? Że, nie, to jako żywo łączy się z tematem rolnictwa. Jak mówiłem, eurokraci, w tym przede wszystkim pani Ursula von der Leyen, ale i inni, bo do tej familii politycznej należy 10 państw, w tym Donald Tusk jako premier i inni na przyprzążkę, czyli moim zdaniem pożyteczni idioci, którzy za nic poparli von der Leyen i tkwią z nią w koalicji, tak jak PiS. Więc ona w trakcie posiedzenia Europejskiej Partii Ludowej, bo to się takie spędy odbywają, to zdaje się jest w Rumunii w tej chwili, stwierdziła, że to, co najbardziej zagraża Unii Europejskiej, to 3 partie polityczne. AfD, Alternative für Deutschland, Front Narodowy Francuski i Konfederacja. Oczywiście... No czysty polityczny ekstremizm. Czysty polityczny ekstremizm, ale pani von der Leyen była nie do końca precyzyjna.
bo zapomniała o wielu innych formacjach, które i są w Parlamencie Europejskim i do niego pretendują, tak jak Konfederacja. Od na przykład do tej grupy trzeba zaliczyć Flams Belang, czyli interes flamandzki, partię belgijską, czyli flamandzką. Trzeba FPÖ austriackie, czyli Freiheitliche Partei Österreich, czyli austriacką. Trzeba zaliczyć wolnościowców z Holandii. Trzeba zaliczyć Lege Nord, w tej chwili już Lege, czyli włoską. I trzeba zaliczyć Finów, partię prawdziwych Finów, dalej to się nazywa partia Finów w tej chwili. I tak dalej, i tak dalej. Więc ten front jest oczywiście szerszy, ale tego obawia się von der Leyen i tego obawia się establishment unijny, dlatego lawiruje, czy też jak trzymając się nomenklatury pana redaktora, czyli wije się Komisja Europejska i ona, bo obawia się, że takie formacje jak chociażby Konfederacja w Polsce może dostać się do Parlamentu Europejskiego i mam nadzieję, że się dostanie. Będziemy razem o to walczyli. I może zmieść ten Zielony Ład. I tego najbardziej się ona obawia. Ale proszę zwrócić także uwagę, że w tym gronie nie wymienia PiS-u. No bo to jest jej koalicjant. To jest formacja, która poparła ją, poparła cały jej program, która skonstruowała de facto Zielony Ład, jak powiedział komisarz Wojciechowski, która PiS należy do koalicji Urzula. To jest taka koalicja w Parlamencie Europejskim i w Brukseli w ogóle, w instytucjach, która popiera wszystkie jej pomysły. Wszystkie. Nie zanegowali żadnego. I oczywiście PiS-u się nie obawia. Z czym my tylko mamy do czynienia? Ano z taką podwójną narracją PiS-owców w Brukseli. Oni są close friends z Ursulą von der Leyen, czyli są z nią w koalicji, a w Polsce przedstawiają się jako alternatywa i jako kontra do von der Leyen. No to jest po prostu... Co najmniej tygrysy Europy. To po prostu jest śmieszne, ale sądzę, że ten obraz został stworzony celowo przez Jarosława Kaczyńskiego, kiedy doszło do takiego spotkania niby sił prawicowych. To takie słynne spotkanie, na które powołuje się wielu komentatorów politycznych. To jest, jak mówią młodzi ludzie, klasyczna ściema. Kaczyński moderował to spotkanie, współorganizował i zapraszał tych ludzi, bo tam był i Viktor Orban, przypomnę, i wspomniany Flams Belang, i pani Le Pen, i tak dalej, ale tylko po to, żeby odciągnąć zwolenników Konfederacji. To był tylko jedyny powód. Natomiast PiS jest partią socjalistyczną, prounijną, i ona nawet nie jest partią euroentuzjastyczną. Ona jest partią eurofanatyczną. I ja już to powiedziałem 5 lat temu w 2019 roku, kiedy były wybory do Parlamentu Europejskiego. Proszę posłuchać sobie, w jaki sposób wypowiadali się kandydaci PiS-u do Parlamentu Europejskiego i to w Radiu Maryja, w telewizji Trwam. To nie był euroentuzjazm, to był eurofanatyzm. I ja dziwię się, skąd inąd poważnym dziennikarzom i redaktorom, którzy prowadzą bardzo popularne i blogi, i telewizje internetowe, w których przekazują niezmiernie ważne informacje i dysponują naprawdę ciekawymi informacjami na przeróżne tematy, zwłaszcza służb specjalnych, a wciskają ludziom błędne informacje, jakoby PiS chciał wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. No przecież to jest aberracja umysłowa, tak? To są dyrdy małe. Ja przypomnę, że byłem w Parlamencie Europejskim 15 lat, w tym 12,5 roku w jednej grupie, nigdy nie należałem do PiS-u, ale w jednej grupie, gdzie byli europosłowie PiS-u. I 12,5 roku byłem z nimi. Nikt nigdy nie sformułował tezy ani sugestii, żeby Polska wyszła z Unii Europejskiej. Oni są zachłyśnięci Unią Europejską. Od przykład pierwszy z brzegu. 10 lat europosłem PiS-u był Konrad Szymański.
to przez te 10 lat żartowano, że on się pomylił, bo powinien być w IPP z Donaldem Tuskiem, bo ma takie same poglądy i on został pisowskim wiceministrem do spraw Unii Europejskiej. A z Platformy przeszedł do PiSu Jacek Sariusz-Wolski, który jest w tej chwili w grupie PiSu, no, który optował za Kartą Praw Podstawowych. No, po prostu... Co więcej, mówię, nawet w prywatnych rozmowach, oni są zachwyceni Unią Europejską, im Unia Europejska imponuje. I oni, i niebagatelną rzeczą są też zarobki tam w Unii Europejskiej. Powtórzę raz jeszcze, nigdy nie spotkałem się z twierdzeniem, że ktokolwiek w ogóle zamyślał o wyjściu z Unii Europejskiej, ani nie znam nikogo z polityków PiSu, kto by znał takie osoby, tak? To ja byłem wtedy tą ekstremą, która jako jedyny głosowałem wbrew całej grupie politycznej, także wbrew Brytyjczykom i innym, i Holendrom, przeciwko szefom Komisji Europejskiej. Bo oni albo byli za, albo się wstrzymywali. Na przykład bohatersko się wstrzymali wszyscy europosłowie z PiSu. Więc powtórzę raz jeszcze, nie wiem w ogóle skąd to się bierze u tak zacnych i znanych dziennikarzy, których... Skąd inąd przez to, co mówią na inne tematy, szanuję. No cóż, dowiedziałem się, że rozmawiam i prowadzę wywiad z ekstremistą przynajmniej. A to dlatego, że organizowałem przez blisko 15 lat konkurs na największe absurdy prawne Unii Europejskiej i wykazywałem niekompetencje Unii, ale to miało pozytywne skutki, bo wspomniany José Manuel Barroso, gdy nagłaśniałem, że powołał sobie ponad 3000 komitetów roboczych, 3092 komitety robocze, czy 94 to była nawet końcówka komitety robocze, no to zmusiło go do redukcji. Jak przyszedł do nas po 5 latach na naszą grupę, to mi powiedział, że zreformował się. Już nie ma ponad 3000, jest 1000, równe 1000. Poprosiłem, żeby mi przesłał na maila, przesłał. Okazało się, że część z nich połączył w 2-3 i z tego zrobił się 1000. No i powołał specjalną komisję na czele z byłym premierem Bawarii Edmundem Stoiberem do spraw likwidacji głupot, czyli absurdów. I na koniec, gdy ta komisja już zakończyła swoją działalność i podsumowała... I szczęśliwie się zlikwidowała, tak? Tak, to Edmund Stoiber powiedział w Brukseli na zakończenie, że doszli do wniosku, że tu zacytuję, że o kształcie puszek do oliwy mogą decydować same państwa członkowskie, nie musi tego czynić Komisja Europejska. No więc tego typu nagłaśnianie spowodowało, że zacząłem być postrzegany jako jedyny krytyk Unii Europejskiej i tak figurowałem przez parę lat nawet w Wikipedii. Natomiast powtórzę raz jeszcze, nie znam żadnego europosła ani polityka krajowego PiSu, który by formułował nawet prywatnie tezę o wystąpieniu z Unii Europejskiej. Oni są zachłyśnięci tą konstrukcją. Mówię raz jeszcze, proszę sobie posłuchać audycji z 2019 roku przed wyborami do Europarlamentu w Radiu Maryja, Telewizji Trwam, polityków PiSu. Panie profesorze, absurdów u nas dostatek. Jak wiadomo, zwłaszcza w Unii Europejskiej, o czym był pan uprzejmy przed chwilą wspomnieć, to przytoczę tak właśnie a propos kolejny absurd, który w tej chwili zaczyna jak gdyby nabierać wiatrów w żagle, a mianowicie, o ile wcześniej było B, opalać mieszkania czy przy pomocy pieców węglowych czy tam na drewno, o ile było B, produkować prąd przy użyciu na przykład spalanego węgla czy spalanej ropy, za to było, jak to się mówi, cacy, palić gazem, więc przerabiano instalacje i w domach, i w firmach na te instalacje gazowe, które mają być, prawda, i energooszczędne, i mają być przyjazne środowisku. Ale dopóki nie zapadły się, powiedzmy, kontakty Europy z Rosją gospodarcze, to teraz gaz też się okazuje być tym źródłem energii, które jest już wyklęte, że tak powiem. I teraz w zasadzie do 2040 roku mają być zlikwidowane i piecyki
w mieszkaniach jako takich, te, które grzeją wodę do kąpieli, powiedzmy do zmywania tam garów itd. itp. Mają być zlikwidowane wszelkie jakieś instalacje grzewcze opalane gazem. Mają być zlikwidowane różne, powiedzmy, inne instalacje, które używają gazu jako źródła ciepła, źródła energii. No i teraz pytanie, czy my przypadkiem nie wylądujemy z tym, jak przysłowiowy Zabłocki na mydle? Zabłocki na próbie handlu mydłem. Wylądujemy tak, jak za chwilę wylądują nasi rolnicy, nasi polscy i w Europie. To wszystko ma związek z tym Zielonym Ładem, dlatego mówię, trzeba go całego wyrzucić do kosza. No bo wszystko ma być teraz na prąd, jak to się mówi. No dobrze, tylko skąd ten prąd brać, tak? Z czego ten prąd? Myśmy mieli z węgla i powinniśmy przy węglu pozostać i ja się do dziś upieram przy tym, że skoro Polska leży na węglu, może go wydobywać, skoro i tak Unia Europejska ma znikomy procent w produkcji CO2, my się ograniczamy, my stwarzamy sytuację, że prąd jest niezwykle drogi, a jednocześnie takie Chiny czy Japonia no, uruchamiają, po pierwsze wydobywają więcej węgla i spalają go jeszcze więcej, także i tak w atmosferze... I budują nowe elektrownie na węgiel. Tak, a japońskie bardzo energooszczędne, w tym sensie, że nie emitujące dużo praktycznie znikomą ilość dwutlenku węgla. No ale nawet jeśli my zaciśniemy tego pasa, żeby dać innym przykład, bo tak mówił pan Barroso, że my nie powstrzymamy zmian klimatycznych, ale chcemy dać przykład. A jak chcemy dać przykład, to go zapytaliśmy, a kiedy on się spodziewa jakichś efektów? To on powiedział szczerze w Brukseli, że spodziewa się za 100 lat mniej więcej. No to nie wiem, może pan redaktor dożyje, ja się nie spodziewam, ale do tego czasu wszyscy zbiedniejemy. I teraz w Unii Europejskiej, jak pan redaktor powiedział, na początku węgiel, to było najgorsze zło, co mogło być. Kto był za węglem, ten był wyklęty. Tak? Ja sobie przypominam, że gdy zawiązywaliśmy sojusz z konserwatystami brytyjskimi, to chcąc odstraszyć ich od tego sojuszu, przedstawiano każdego europosła polskiego i mnie przedstawiono jako ten, który jest za węglem. To była największa obelga, tak? Że jestem za węglem. Straszne. I do dziś mi tak pozostało, skoro mamy go tyle. Ale powiedzmy sobie szczerze, panie redaktorze, my się ograniczymy, wyłączymy węgiel, wyłączymy gaz, a nie będziemy mieli żadnego wpływu na emisję CO2, na zmniejszenie tej emisji, bo w tym czasie takie Chiny czy inne państwa wypuszczą o wiele więcej, tak? Wobec tego chcemy tylko dać przykład. A dając przykład, podrażamy energię. I wspomniał pan redaktor gaz. Postawiono na gaz. No przecież jeszcze niedawno, parę lat temu, gaz to było to było zielone. To no było zielone. Bardziej. Ale w tej chwili już nie jest zielone, więc trzeba zlikwidować. No to proszę mi powiedzieć, jeśli ludzie zainwestowali w urządzenia gazowe, piece gazowe i to bardzo dobre, na przykład Wismana czy inne, które się reklamują. Ale my nie reklamujemy. My nie reklamujemy, no ale są to drogie, dlatego mówię o tym, że są drogie piece. Co więcej, no to jeśli mamy osiedla domków, chociażby i w każdym w jest taki piecyk gazowy. Taki bądź inny, bądź też Junkersy były, przypomnę, też nie reklamujemy. Junkersów szczególnie nie reklamujemy, bo ale nam się źle kojarzą. Nie idzie mi konkretnie o piece, ale o doprowadzenie tego gazu, bo bez względu na to, jaki to jest piecyk, no to ten gaz trzeba czymś doprowadzić. Są to rury położone. Tak? Albo zbiorniki. Są zbiorniki, oczywiście. Jeśli ktoś jest taki samodzielny, to ma zbiornik. No ale osiedla są w zdecydowanej swej liczbie podłączone do gazu. Mówiąc, idzie to w dziesiątki tysięcy, tak czy inaczej, gospodarstw domowych. Jeśli chcą to zlikwidować, to proszę mi powiedzieć, a co z tymi rurami, które zostały położone do tych osiedli, domków jednorodzinnych i tak dalej. Oczywiście wszystko na prąd. Są te panele fotowoltaiczne, ale one działają, jak jest pogoda. A jak nie ma pogody, to trzeba się wspomóc. A to też działają, tylko że inaczej. A już one są kilka albo kilkanaście lat na rynku i ich trwałość też jest ograniczona. Wobec tego już niebawem, za jakieś powiedzmy 10 lat, trzeba będzie pierwsze już zdejmować z dachów i co z nimi zrobić.
I o to jest pytanie. Utylizować. Im bardziej zaawansowana technika, tym trudniej ją recyklingować. No właśnie, a ponadto Unia Europejska nie wskazuje nam... Tego problemu z recyklingiem, przepraszam, że wpadłem tak. słowo, mając do czynienia z już poddawanymi recyklingowi wiatrakami. Albo na przykład, jeśli popatrzymy na samochody elektryczne, no to mówią mi ludzie, że używanych nikt nie chce kupować z takimi bateriami, bo nie wiadomo, co z tym robić. Nowe to jeszcze, ale nie. Wobec tego wracam jeszcze do tej myśli. Unia Europejska każe nam zlikwidować tradycyjne źródła ogrzewania, czyli węgiel, a na tym jadą inne państwa, gaz w tej chwili. Idziemy w te wiatraczki czy panele fotowoltaiczne, ale to nie zaspokaja nawet połowy naszych potrzeb. I teraz jest pytanie, co ma zaspokoić? Więc do tej pory gaz był zielony, już nie jest zielony. Mówiliśmy tutaj sobie, że niektóre kraje, w tym Polska, stawiają na elektrownie atomowe. Ale mówię, że Niemcy wycofują się z atomu i już mówią, że to nie jest zielone, to jest szkodliwe. Widzę elektrownia atomowa w Bawarii, gdzie były wycieki, etc. Kto nam zagwarantuje, że jeśli postawimy takie elektrownie, małe czy duże, potrzeba kilkunastu lat. No, niech się uwiną w 10. Na przykład? Bo do 15 mówi się stawia. A za 16 lat nie powiedzą, że to jest takie jak gaz w tej chwili i demontujemy. Więc na co tak naprawdę na stałe stawiamy? Nadzieja w tym, że to Francuzi mają, tak? Więc nie zechcą odejść od tego tak szybko. Wyjdzie na to, że stawiamy na import. Ale tak naprawdę, z czym mam do czynienia? Z ciągłą zmianą. Czyli też były i są jeszcze kominki w domach na drewno. No to już Unia wprowadzała specjalne filtry, oczywiście dla naszego dobra. Ale zanim to wprowadziła, no to już patent na to mieli Niemcy i były to niemieckie filtry. Tak więc dlaczego oni to robią? Bo na każdej zmianie ktoś zarabia. Czyli zmieniamy instalację z gazowej na jakąś inną, to ktoś zarabia, z innej na inną, to ktoś zarabia i idzie o to pośrednictwo, więc tym czynownikom unijnym, socjalistom, komunistom najbardziej opłaca się zmiana, ciągła zmiana. Tylko pytanie, na co, jeżeli już zabraknie alternatyw? No ja myślę, że oni mają pakiet wyobraźni jeszcze nie całkiem zapewniony, ale są to niektóre tak idiotyczne przepisy, że w głowach się dzisiaj ludziom nie mieści to, co będą lansować za 5, 10 czy 15 lat. Dlatego potrzebne są formacje takie jak Konfederacja i takie, których obawia się pani von der Leyen. Czy AfD, Front Narodowy, czy FPÖ, czy te wolnościowe, ale też i w Czechach przecież są takie partie i jest taka partia i na Słowacji również. No bo ideologia ideologią, a rzeczywistość jednak skrzeczy. Bo te auta elektryczne raz nastręczają mnóstwo problemów w eksploatacji, a już nie daj Boże, jak się taki zapali, taki samochód, to już wtedy nie ma czego ratować, praktycznie rzecz biorąc. A przy okazji się pali to jak piec hutniczy na wolnym powietrzu. Więc też nie bardzo wiadomo, jak ratować taką płonącą jednostkę. Natomiast jeśli chodzi o kwestie elektrowni jądrowych, no to dziękować losowi od 40 lat w zasadzie, rzecz biorąc, próbuje się zbudować w Polsce tą elektrownię jądrową. Przecież mieliśmy pierwszą elektrownię już prawie, że postawili fundamenty w Żarnowcu. Potem była następna elektrownia jądrowa, która miała być zbudowana na nie wiadomo czyjej technologii. Teraz mają być kolejne elektrownie jądrowe i jak na razie ani widu, ani słychu, ani nawet wiatru w polu nie widać. Więc no, na ten moment to może się okazać, że jesteśmy super czyści jako kraj, bo pozbędziemy się węgla, pozbędziemy się gazu, a elektrowni jądrowych nadal nie będziemy mieli, to będziemy, jak to się mówi, no jak piękne uzdrowisko. Tylko pytanie, czym będziemy napędzać nasze urządzenia domowe i nasz przemysł? Będziemy kupować energię z zewnątrz i będzie to bardzo drogie i jak słyszymy w tej chwili już cała operacja jest przewidziana do czerwca tego roku i od czerwca i już słyszymy, że w lipcu, sierpniu będą ogromne, skokowe podwyżki cen energii i planuje się, żeby były taryfy zmienne nawet co 15 minut. No już posłanka Żukowska, która, że tak powiem, ma kiepełę do interesów, prawdopodobnie po przodkach, jak to się mówi,
już sugerowała, żeby wprowadzić te podwyżki w taki sposób, żebyśmy się jako konsumenci nie bardzo zorientowali, żeby było dopiero po nie w czasie. A to jest pomysł nie tylko tej pani, akurat jej nie znam w ogóle, ale tak prowadzi się politykę, żeby tak wprowadzać te podatki obciążenia, żeby ludzie dopiero po czasie się zorientowali, o co chodzi. Ale ludzie już widzą, że energia jest droga, bardzo droga, za droga, a ci, co wybudowali elektrownie jądrowe, wiedzą, że energia z elektrowni jądrowych wcale nie jest tania. Niech ktoś powie, ile to będzie kosztowało. Także my mamy węgiel i wyzbywać się dobrowolnie tego surowca w takiej sytuacji kryzysu energetycznego jest po prostu idiotyzmem albo zdradą interesu narodowego. Dlatego liczę na dojście właśnie, w przeciwieństwie do pani von der Leyen, na silną pozycję tych partii, których ona się obawia, wolnościowych, dać ludziom wybór. Chcesz palić węglem, pal węglem. Chcesz gazem, pal sobie gazem. Jak ktoś chce z atomu, niech bierze z atomu. Jak ktoś chce energię słoneczną, może się wspomagać energią słoneczną czy wiatrakami. Tu nie może być regulacji zewnętrznych. Wspomniał pan, panie profesorze, o zmiennych cenach energii elektrycznej. Mamy takie taryfy, które na przykład pozwalają taniej, dajmy na to, używać prądu w jakichś określonych godzinach, ale ta pozostała część tego okresu taryfowego jest na tyle droższa cenowo, że praktycznie rzecz biorąc tego typu postępowanie mało się komukolwiek właściwie opłaca, ta tak zwana dwutaryfówka. Bo jest taka taryfa, gdzie w jakieś tam określone godziny, dajmy na to, czy w jakieś tam określone pory dnia mamy ten prąd tańszy, więc możemy sobie, dajmy na to, nastawić pralkę, czy tam ugotować obiad na prądzie, no bo oczywiście nie już nie na gazie, wiadomo. I dzięki temu będziemy jakoś tam wychodzili na tak zwane zero. Nic bardziej mylnego w tym momencie, bo ceny są tak skalkulowane, żeby się nie opłaciło generalnie kombinować z takimi rozwiązaniami. Natomiast teraz zachęca się nas z powodu spodziewanej zmiany na te liczniki, które na bieżąco nas rozliczają, zachęca się już na przyszłość konsumentów, żeby sprawdzali ceny energii na giełdach. Więc co 15 minut właściwie ta cena się może zmieniać, tak na dobrą sprawę, w tą i w tamtą stronę. A my mamy dostosować do tego swoje życie, swój tryb funkcjonowania. No konia z rzędem temu, komu się to uda, bo chyba tylko emerytowi albo człowiekowi bezrobotnemu, bo inaczej nie da rady. Sądzę, że da radę i to podejrzewam, że już są firmy, które mają przygotowane aplikacje w telefonie, gdzie będą pokazywać na bieżąco, jak to się zmienia. Ale oczywiście podzielam pogląd, że to jest idiotyczny pomysł rodem socjalizmu i komunizmu, bo do czego my zmierzamy? Że tak jak pan redaktor mówi, nie ma taryfy nocnej i dziennej, czyli można sobie po prostu nastawiać pralkę wieczorem i wtedy jest taniej, tylko zmiana taryfy co 15 minut. To tak jak na giełdach. Czyli co 15 minut trzeba sprawdzać, czyli 4 razy na godzinę, 10 godzin to 40 razy powiedzmy w ciągu dnia, a nawet 50, niektórzy dokładnie, jak dłużej funkcjonują, 50 razy w ciągu dnia sprawdzać, jaka jest cena i dostosowywać. To ci komuniści chcą, żebyśmy się niczym innym nie zajmowali, tylko sprawdzaniem co 15 minut, jaka jest taryfa i podłączaniem czegoś bądź wyłączaniem suszarki do włosów czy piekarnika. No, panie profesorze, jeszcze pół biedy, piekarnik czy suszarka do włosów, ale no, konia z rzędem temu, kto wymyśli, jak tu włączać i wyłączać lodówkę czy zamrażarkę, która musi pracować na okrągło, a la long. A panie redaktorze, a jak ktoś jest pod aparaturą medyczną, albo respiratorami i etc., to co? To kiedy im włączać, a kiedy wyłączać? No, tylko gdy prąd tani. Tylko gdy prąd tani. Ale w co oni nas pakują? Proszę spojrzeć na to z góry. Czyli tak, mamy 40-50 razy na dzień sprawdzać i być zajęte receptory, kiedy taniej, kiedy 50 groszy więcej, kiedy 50 zł mniej nawet i tak dalej. No, ale, żeby ale za chwilę, panie redaktorze, wprowadzą to samo z wodą, bo dlaczego mieliby wody? Nie. Więc za chwilę będzie pan redaktor miał co 15 minut inną cenę wody. Już pan wicepremier Jarosław Kaczyński przecież projektował nam domki do 70 metrów czy ileś tam. Co więcej, on projektował poddasza.
To są socjaliści, to są komuniści, którzy chcą wszystko zaprojektować. Zostawić ludziom, niech się nie wtrącają, a tym, którzy mają takie pomysły, do rezerwatu. I to dobrowolnie chcą sobie do rezerwatu i takie rzeczy wprowadzają. No tak, no bo liczniki zarówno wody, jak pan zasugerował, jak i prądu, powinny prócz zużytych tam czy litrów wody, czy kilowatu, powinny mieć jeszcze równie dobrze również oznaczenie godzinowe, że w tej godzinie nastąpiło zużycie prądu. No konia z rzędem temu, kto połapie się w tym bajzlu. A panie redaktorze, no ale idźmy dalej, no przecież jest cena za baryłkę ropy od wielu lat, tak? No to dokładnie. Przecież jak można też wprowadzić ceny 15-minutowe na stacjach, kiedy jest ta cena wyższa, niższa i tak dalej. Więc nic, tylko będziemy siedzieć i śledzić, tak? A wszystko to można naprawdę rozładować, zdetonować, tylko trzeba tych komunistów odesłać do rezerwatu, którzy sam sobie stworzą, niech żyją w takim rezerwacie, a nam dać wolność wydobycia węgla, mieć tanią energię, że człowiek nie będzie się zastanawiał, ile to kosztuje. Jeśli różnica będzie 2 grosze w ciągu doby, to ludzie nie będą na to zwracać uwagi. Jeśli będzie to w ogóle znikoma część w zarobkach, to również będą sobie spokojnie żyli i patrzyli, na co odłożyć, żeby mieć dom, ogródek, samochód, wyjechać gdzieś, a nie sprawdzać tego typu sprawy. Tylko to są komuniści, którzy chcą nam narzucić te regulacje, a sami czerpią profity na boku, i co zostało udowodnione, o czym mówiłem, i chcą żyć w innej strefie w ogóle. Tak jak pan Barroso w tej chwili, zniknął go nie ma. Gdzie jest pan, na przykład Jean-Claude Juncker, były szef Komisji Europejskiej, czy zabiera głos na jakiś temat? Dlaczego pani von der Leyen nie rozliczyła się ze spraw tak zwanych szczepionek, czyli zamówień tych wszystkich i tak dalej, i tak dalej? Czy coś... Dlaczego nie znamy nazw firm, które tak namiętnie importowały zboże z Ukrainy? Choć wiemy, tak? Że i było ich już kilkaset, tak, tych podmiotów przynajmniej, i niektóre już przedarły się do mediów, bo wiem, że miały problemy, wydawały nawet oświadczenia tutaj w Polsce. No dlaczego, dlaczego? No właśnie dlatego. Schizofrenia, szanowny. Jak nie wiadomo, o co chodzi? To chodzi pewnie o pieniądze. I duże pieniądze. Oj, bardzo duże, panie profesorze, ale teraz rodzi się pytanie, czy to jest rzeczywiście to, do czego powinni naprawdę dążyć ludzie, bo chyba nie do tego. No ale cóż zrobić, jak taka klika opanowała instytucje unijne, ale jednocześnie ma swoich przedstawicieli w państwach członkowskich, tak? Więc najbardziej czego się boją, no to powiedziała pani von der Leyen, czego się boją. Partii wolnościowych, a między innymi Konfederacji, i dokładnie wie, czego się boi, tak? Ale to nie tylko idzie o Konfederację, oczywiście w Polsce, i trzeba zrobić wiele, aby to Konfederacja miała taki wynik jak tego typu partie na Zachodzie, bo taka alternatywa dla Niemiec ma około 20%. Miała powyżej, teraz ma 19%, ale około 20%. To jest stabilne 20%. I my utrzymujemy kontakt, bo ja mówię jako Ruch Prawdziwa Europa, który współpracuje z Konfederacją i mam nadzieję, będziemy razem startować do Europarlamentu, co już zostało uchwalone i podpisane. Alternatywa dla Niemiec mówi wprost. Byliśmy w Bundestagu z posłem Grzegorzem Braunem. Pyta on, jak oni robią, że mają te 20%. Mówi, my nic nie robimy. My tylko pokazujemy, co robią rządzący. Tak jak my dzisiaj tutaj, i wystawiamy kapelusz, i mieliśmy 10, 12, 15, teraz mamy 20. Za chwilę będziemy mieć 25. Żeby ludzie tylko zobaczyli, co robią ci komuniści, a my im dajemy wolność. Możecie sami decydować. I tutaj naprawdę niewiele trzeba robić. Tylko oczywiście są siły, które zechcą oczerniać tego typu ruchy i straszyć. I straszyć. Dlatego pani von der Leyen powiedziała o 3 formacjach, a nie wymieniła innych, czyli oszukała. Powinna powiedzieć, że jest w Austrii, jak powiedziałem, FPÖ, jest w Belgii, Vlaams Belang, wolnościowcy w Holandii, w Czechach. Byliśmy także na Słowacji, w parlamencie słowackim w Bratysławie. No, mnóstwo jest, tak? Mnóstwo tego jest, no ale dlatego się obawia. No i oczywiście te, które wymieniła. Dla niej bliska ciało koszula, alternatywa dla Niemiec. To jest to, co spędza sen z powiek von der Leyen, a wcześniej przypomnijmy, że pani Angeli Merkel, bo AfD było w grupie politycznej
europejskich konserwatystów i reformatorów. Ja wówczas też z nimi byłem w koalicji i tam był PiS, czyli europosłowie wybrani z list PiSu. I przed przyjęciem, myśmy głosowali za im przyjęciem, Jarosław Kaczyński zostało odczytane czy wypowiedziane jego wola, żeby nie przyjmować ich, bo pani Angela Merkel zabroniła. A wbrew temu, co powiedział Kaczyński, my zagłosowaliśmy za ich przyjęciem. A później nacisnęła Angela Merkel na Kaczyńskiego i nakazał wyrzucenie ich alternatywy dla Niemiec. No i co więcej, nie wystarczyły same głosy PiSu, jeszcze przekonali innych. No wobec tego wyrzucono europosłów alternatywy dla Niemiec. Oni zresztą się podzielili. I część z nich stworzyła inną formację. No ale tak to wyglądało. PiS od początku umawiał się z Niemcami, niestety. Panie profesorze, na pewno moglibyśmy długo na te tematy rozmawiać, ale nie wiem, czy nasi telewidzowie by wytrzymali po prostu tak długo narrację. Tematu więc... nie wyczerpiemy, ale widzów możemy. Także lepiej już zmierzać ku końcowi. W rzeczy samej, jak to mawiają Brytyjczycy, czasami potakując grzecznościowo, więc zakończmy czymś takim, co bardziej, powiedzmy, jest już rozrywkowym tematem, aniżeli tematem poważnym. Bo obóż jedna taka ciekawostka z świata prawniczego, która przykuła naszą uwagę. Mianowicie po całej Polsce obił się echem taki przypadek, gdzie to złapano na ulicy, no jak go Pan Bóg stworzył, zupełnie upitego prokuratora. Cóż, prokurator, jak go potem postawili, że tak powiem, przed odpowiednimi organami, wykazał się, że był w tym momencie jak gdyby niepoczytalny i go, powiedzmy, potraktowano z taryfą ulgową. Mnie niepokoi jednakowoż jedna myśl. Jeżeli tegoż pana prokuratora potraktowano jako niepoczytalnego, to w takim razie jak należy traktować jego wykonanie obowiązków służbowych w tej sytuacji? To jest pytanie za 10 punktów. A czy w tej sytuacji, dokładnie rzecz ujmując, panie redaktorze, no to gdyby w tej sytuacji, gdy chodził nago i był pod wpływem alkoholu uznany za niepoczytalnego, miał prowadzić czynności, to oczywiście byłby niepoczytalny. Tylko tutaj skorzystano z kruczków prawnych, bo jak znam tego typu sytuacje, o czym może za chwilę, no to oni stwierdzają, że zanim spożył jakiś trunek, był poczytalny, przez jakiś czas był niepoczytalny, a potem jest poczytalny i może prowadzić sprawy. Oczywiście są to kruczki prawne. Ja bym miał tylko jedną radę. Skoro tak, bo jak sądzę, wykorzystano tutaj odpowiednie przepisy prawne i tak, aby się podeprzeć i ktoś nie mógł tego zanegować, to ja bym miał taką sugestię, aby tego typu narrację prawną stosować do większości obywateli, żeby była równość wobec prawa. Tak zwana poczytalność okresowa. W godzinach pracy jestem poczytalny, po godzinach już niekoniecznie, tak? A ponadto, no, może z innej strony podejdźmy. Wielu ludzi się oburzyło i słusznie, bo to taka sytuacja niekoniecznie komfortowa i dla tego, który tak chodzi po ulicach i dla nas, którzy to obserwujemy, ale jest część, w której wzbudzi on szacunek, bo jak czytamy, zbadano go, to miał 2,5 promila alkoholu we krwi, no i chodzić tam do sklepu, po osiedlu, jeszcze wrócić do domu, no to naprawdę trzeba mieć zdrowie i powiadam, jest część osób, która wyrazi tak zwany szacun, że proszę, taki mocny człowiek. Powiem tak, ale... to był wrzesień, chciałbym zauważyć, więc już niekoniecznie upalnie. Tym bardziej zahartowany człowiek. Twardziel znaczy się. Ale wracając do meritum sprawy, to ja miałem tu znajomego sędziego. Nawet przyjaźniliśmy się to bardzo, bardzo, ale nie żyje niestety. Był wiele lat szefem Sądu Okręgowego Karnego. I on sądził taką sprawę tutaj znaną, że jeden młodzieniec zamordował swoją narzeczoną, bo ona go rzuciła, poszła do innego. I otrzymał stosunkowo łagodną karę, dlatego, bo pozyskała rodzina ekspertyzy lekarskie, które wykazały, że w momencie czynu, gdy zabijał tę dziewczynę, był niepoczytalny. Ale, co ciekawe,
Czyli pół godziny wcześniej był poczytalny, jak dokonywał zabójstwa, był niepoczytalny i pół godziny po zabójstwie już był poczytalny. Mu się cofnęło wraz z zlikwidowaniem problemu, tak? Tę sprawę dyskutowaliśmy jeszcze w gronie innych prawników, bo jego żona była również sędziną i sędzią, czyli sędzina jako żona i sędzią była. I to była prezesem też sądu jednego pracy. I byli różni ludzie i stwierdziliśmy, że to jest za łagodna kara jak na zabójstwo. Że za łagodna. I prywatnie rozmawiając sobie przy kolacji, no pojawiła się konkluzja, że dzięki temu, że rodzina miała wpływy, że mogła dotrzeć do odpowiednich lekarzy, do odpowiednich ekspertów i tak dalej, i tak dalej, to udało się udowodnić, że on tylko w momencie, gdy dokonywał tego czynu, był niepoczytalny. A tak w ogóle był poczytalny wcześniej i później. I wracając do tego pana prokuratora, sądzę, że znane są tego typu przypadki czy kazusy w świecie prawników i jest to do jakiegoś wyinterpretowania oczywiście, ale no, jeśli opinia publiczna o tym się dowiaduje, no to określa to mianem przekręt, tak? Przekręt. Ale wracam do konkluzji. Jeśli tak można, to ja bym sugerował, żeby była równość wobec prawa. Że chciałbym się też dowiedzieć, no nie chciałbym słyszeć o podobnych przypadkach, ale jeśli by się zdarzyło coś takiego, no to żeby i inni mogli również korzystać z tegoż. No tak jak jeden roztargniony sędzia, który gwiznął klientce 50 zł z lady, prawda, słynna sprawa, jak on tam potem szlochał w tej sali sądowej, jak razem popłakali się jak bobry razem z adwokatem, prawda? To może jakiś krewny pana Hołowni, bo on też płakał, tylko w innej sprawie. Powinowactwo być może duchowe występowało w tym przypadku, ale w każdym razie obaj popłakali się jak bobry przysłowiowe. No naprawdę żal było, serce ściskało, patrzyło się na tą mizerię, na tą niedolę sędziego. Aż prawie, że i sam sędzia orzekający prawie, że uronił łzę do kajetu, gdzie tam wpisywał wyrok. No inne takie przypadki, jak to się spotykało sędziego pod tak zwanym wpływem prokuratora, nie prokuratora. I tu słusznie pan mówi, panie profesorze, równość wobec prawa, nie ma świętych krów. I tak powinno być, że nieważne, czy poseł, czy sędzia, czy żołnierz czy policjant powinni świecić pewnym przykładem, bo w końcu, jak to się mówi z francuska, noblesse oblige, a więc szlachectwo zobowiązuje do czegoś, do pewnych form zachowania, no już na litość, jak to się mówi, boska i boskowej, jak to kiedyś mój nauczyciel fizyki mawiał. Pewne kanony powinny obowiązywać, a nie takie, że hulaj dusza, piekła nie ma, a jakby co, to się wybronimy, tak? I dostanie zabójca a tam pół roku w zawiasach i to będzie wszystko, tak? No, tak nie powinno być. Nie powinna tak funkcjonować chyba nasza rzeczywistość. Akurat tu nie dostał w zawiasach, tylko nie, konkretnie, ale mało. Ale mało, jak ale na zabójstwo, to bo życie jest... Zdarzały się też i takie wyroki, kuriozalne niesamowicie, właśnie, że dostawał zabójca jakąś tam symbolikę i to jeszcze w nawiasach, jeszcze w tak zwanych zawiasach na dokładkę. To pije do innych spraw w tym przypadku. Natomiast... Proszę nie pić, bo 2,5 promila w zasięgu wzroku, horyzontu, ale tak jak mówimy, no ludzie są ludźmi oczywiście, ale konkluzja jest taka, wszyscy są równi wobec prawa i jeśli są stosowane tego typu reguły, to wobec wszystkich. I tym zwracamy się apelem również do państwa. Państwo też miejcie na uwadze tą naszą rzeczywistość i to przesłanie generalnie. Pilnujmy również naszych rządzących. Jako obywatele mamy do tego absolutnie pełne prawo rozliczać naszych rządzących z każdego ich kroku i w związku z tym patrzmy im na tak zwane ręce. A państwo patrzcie, jak my patrzymy na ręce naszym rządzącym, bo zawsze robimy to obiektywnie i zawsze bez najmniejszej litości wobec wszelkiego rodzaju przekrętów, wałów i różnego rodzaju kombinacji ze strony kasty rządzącej, co udowadnia chociażby nasz gość, pan profesor Mirosław Piotrowski, komentując naszą rzeczywistość, za które
też komentarze serdecznie dziękuję i za cierpliwość do moich indagacji. Bardzo dziękuję za zaproszenie, a Państwu za uwagę i cierpliwość. Pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy serdecznie i polecamy się Państwa pamięci jako pamięci osób wspierających, żebyście Państwo nie zapominali o nas, ponieważ to od Państwa dobrego serca i Państwa datków zależy nasze funkcjonowanie. A więc im będziecie Państwo bardziej szczodrzy, tym my będziemy mogli lepiej funkcjonować i dzielić się z Państwem większymi porcjami różnych interesujących informacji, takich, których na pewno nie znajdziecie w mediach ogólnego przekazu, tak zwanego głównego nurtu, no bo one skąd? Nie powiedzą Państwo o różnego rodzaju rzeczach, których powinniście wiedzieć. A są to ważne rzeczy. Dziękuję bardzo za uwagę. Marcin Truk, Telewizja Niezależny Lublin. A moim gościem był oczywiście pan profesor Mirosław Piotrowski, któremu również dziękuję za przybycie do studia.